Dziś ma przejść fala kulminacyjna przez Opole. Chcieliśmy się upewnić, zaraportować w sztabie ogólnokrajowym o sytuacji. Byliśmy w miejskim zespole sztabowym, teraz odbyliśmy wojewódzki zespół po to właśnie, aby dokładnie przeanalizować sytuację i w Opolu, i na całym biegu Odry oraz pozostałej części województwa opolskiego, które należy do dwóch województw najbardziej dotkniętych powodzią i będących tym miejscem w Polsce, gdzie toczymy walkę o ratowanie ludzi, o ewakuację, o to, aby straty były jak najmniejsze, a tam, gdzie te straty już są, żeby starać się pomagać i odbudowywać. Dziś koncentrujemy się na tym, aby Odra w dużych miastach, wielkich miastach, takich jak Opole i Wrocław i wszystkich innych, które są położone wzdłuż jej biegu, utrzymała się w korycie. Byliśmy z fachowcami, z Wód Polskich, z IMGW na moście senderowej w Opolu, aby osobiście się przekonać o tym, jak wygląda sytuacja. Mamy kilka godzin do tej kulminacji. Według zapewnień ekspertów powinna fala przejść przez Opole bez naruszenia swojej linii. Oczywiście jest zawsze kwestia jakości wałów. Ja na spotkaniu opolskiego zespołu jednym i drugim mówiłem, że w najmniejszym stopniu nie należy zmniejszać koncentracji wysiłku, koncentracji uwagi. To się dzieje w tym momencie, to jest żywioł i powinniśmy maksymalne siły, zasoby kierować w tym kierunku, żeby nie doszło do żadnej trudnej sytuacji. Rzeczywiście raportowaliśmy dzisiaj gościom, ministrom, też przyjeżdżającym z nimi szefami różnych służb meteorologicznych, tych powodziowych, o sytuacji w Opolu i konsultowaliśmy, co jeszcze możemy zrobić, ale też zaczęliśmy rozmowę o tym, jak zacząć już pomoc dla innych, tych, których powódź dotknęła bardziej niż Opole. Stan jest taki, że rzeczywiście to, co parę dni temu ogłaszaliśmy, się potwierdza. Przechodzi od dłuższego czasu przez Opole taka fala kulminacyjna, która dzisiaj powinna osiągnąć szczyt na poziomie gdzieś około 6-70, czyli jakieś 15-20 cm więcej. Rezerwy jest jeszcze co najmniej na 2 metry, bo w 2010 roku powódź miała, czy ta fala powodziowa miała metr więcej niż te 6,70, więc jest to wartość, która daje nam taki spokój, aczkolwiek oczywiście cały czas jest to sytuacja nadzwyczajna i nie można tego bagatelizować i nie można przestać być czujnym. Monitorujemy też stan wałów, też informacje mówiące o tym, że ta fala powodziowa przechodziła przez 8 dni przez Opole podwyższona. One akurat są dla nas dobre, bo to oznacza, że te wały wbrew pozorom są poddane mniejszym napięciom. Takie raptowne opróżnienie, obniżenie poziomu wody mogłoby wywołać większe ciśnienie na te wały i byłoby bardziej szkodliwe dla nich. Więc to, że to będzie dłużej, to jest akurat dobra informacja. No i w tym kontekście oczywiście nasze założenia się sprawdziły, podjęte działania okazały się, potwierdziły zabezpieczenie Opola przed Odrą. Ja się szczególnie cieszę oczywiście z Raciborza, który tak pomógł, ale też z polderu żelazna, czy wcześniejszego wzmacniania wałów i budowy wałów na terenie miasta Opola, bo to widać, jaką nam dało różnicę w stosunku do tych samorządów, które takich działań nie podejmowały. Warto pamiętać o fundamentach, o bezpieczeństwie. To w ostatnich latach robiliśmy. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla bezpieczeństwa Opola. Dzięki pracy naszych specjalistów i ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wód Polskich wiemy, że rozpoczął się proces wzrostu poziomu wody w okolicach Opola. Wiemy, że to się wiąże z dojściem do momentu kulminacyjnego wysokości fali, która dzisiaj przechodzi już przez Opole. Dzięki pracy ekspertów wiemy, że moment, w którym ta fala osiągnie maksymalny wzrost, no to będzie godzina około 20. Nasi eksperci twierdzą, że Opole jest bezpieczne. Wszystko wskazuje na to, że możemy czuć się bezpiecznie. Dzisiaj w Opolu rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym. Rozmawialiśmy i rozmawiamy o tym, co już się dzieje, ale także o potrzebach, które nas czekają. Z panem prezydentem Opola oceniliśmy potrzeby związane z polderem Żelazna. Kiedy w marcu byłem ostatni raz w Opolu, także nie wiedząc o tym, co nas będzie czekało teraz, rozmawialiśmy o tych inwestycjach, które powinny być wykonane jeszcze wcześniej. Mówię tu o polderze Żelazna, o tych przerwach w inwestycjach związanych z różnymi zmianami
organizacyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj widzimy, jak ważne jest to, żeby wszelkiego rodzaju prace inwestycyjne miały swoje tempo, miały swój budżet i odpowiadały na potrzeby tych, którzy mieszkają w danych częściach naszego państwa, tak jak tutaj w Opolu, doskonale wszyscy wiedzą, jak strategiczne działanie mają różnego rodzaju urządzenia hydrotechniczne, nie mówiąc już tu o bardzo poważnym obiekcie, jakim jest polder Żelazna, ale także o różnego rodzaju kanałach, jazach. Dziękuję bardzo wszystkim służbom na terenie województwa opolskiego, tym, którzy tu na co dzień służą, strażakom, policjantom, żołnierzom, ale też i wszystkie służby, wojsko skierowały tutaj bardzo wielu funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy no, już od kilku dni dzielnie, ofiarnie, z wielkim wysiłkiem wspierają lokalne siły i wspierają mieszkańców. To jest wielki wysiłek, który trzeba będzie zawsze doceniać, bo nikt tu nie liczy godzin, nikt nie liczy czasu. Wszyscy robią co tylko się da, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Opolszczyzny. Bardzo podkreślę współpracę z samorządowcami. Usłyszeliśmy i chciałbym to bardzo podkreślić jako bardzo dobre działanie, dobrą współpracę samorządu, wojewody, szczególnie prezydentowi Opola, Arkadiuszowi Wiśniewskiemu. Chciałbym podziękować za to, że taki hub, taki wielki magazyn pomocy tu na terenie Opola zostanie utworzony. Ruszamy w Opolu z takim centrum, które będzie zbierało dary, wsparcie, które będziemy dalej adresować do miejscowości podopolskich, które były dotknięte powodzią, aż do Paczkowa włącznie, bo cały teren województwa będziemy tym działaniem obejmować. Jak zawsze służymy jako miasto, kiedyś Centrum Wystawniczo-Kongresowe było szpitalem tymczasowym, też oddawaliśmy na takie potrzeby. Teraz oddajemy na potrzeby wielkiego magazynu, takiego logistycznej bazy, która pozwoli zarządzać pomocą do tych najbardziej dotkniętych tych samorządów. Oczywiście jest to działanie wspólne z wojewodą, z marszałkiem województwa. To też jest ważne, że rzeczywiście mamy jedno centrum i w ten sposób łatwiej będzie koordynować, zarządzać tym procesem. Przed nami bardzo trudne kilkadziesiąt godzin i w części województwa opolskiego. Wiemy, co się dzieje w Lewinie Brzeskim, wiemy, co oznacza Nysa Kłodzka wpadająca do Odry i potem to, co się będzie dalej działo. Więc koncentrujemy się na tym, wszystkie służby, żeby gdy potwierdzi się, gdy okaże się, to jest nasz cel, że Opole jest bezpieczne, żeby następne miasta w biegu Odry były też bezpieczne.